8 lat temu, no na pewno nie byliście na tym spotkaniu, prawda? Wtedy jeszcze nie chodziliście do szkoły, nie umieliście czytać. A ja piszę już od bardzo dawna, ale kiedy byłam małą dziewczynką, nie sądziłam, że kiedyś będę wykonywała ten zawód. To, co się działo, kiedy byłam mała, opisałam w takiej książce, która jest o tyle ciekawa, że ma dwie okładki dwóch autorów. Z tej strony mój kolega po piórze, Grzegorz Kazdepkę, opisywał, co się działo, kiedy on był małym chłopcem, a z tej strony właśnie ta mała pyza w białej sukience, to jestem ja, wierzcie mi albo nie, kiedy właśnie byłam mała. I kiedy byłam mała, nie sądziłam, nie marzyłam nawet o tym, żeby pisać książki. Wówczas uprawiałam wyczynowo sport. Jeździłam figurowo na łyżwach, uprawiałam gimnastykę akrobatyczną, chodziłam na balet i marzyłam o tym, żeby pójść do szkoły baletowej. Ale rodzice uznali, że to może nie jest najlepszy pomysł, a więc do szkoły baletowej nie poszłam. Zawsze byłam pod wpływem mojego taty, który był dziennikarzem i podróżnikiem. Podróżował po Azji, Afryce, Ameryce Południowej. Przywoził do domu kapitalne zdjęcia i równie kapitalne opowieści. I ja marzyłam, żeby podobnie jak mój tatuś podróżować i pisać. I to marzenie już mi się spełniło, ponieważ żyję na walizkach, bardzo dużo podróżuję. No i piszę. To znaczy mój zawód polega na wymyślaniu historii i na zapisywaniu tych historii. A zapisywać historię można w bardzo różny sposób. Można za pomocą wierszy, za pomocą opowiadań, za pomocą powieści. No i teraz będzie takie trudniejsze słowo scenariuszy. Kto wie, co to trudne słowo znaczy? Słucham. Do filmów na przykład. Serial. Można pisać. Chodź, to sobie opowiem. Dzień dobry, jak masz na imię? Oliwia. No jak to jest ze scenariuszem, Oliwia? Do czego się pisze? Na przykład do filmów. Do filmów. Do czego jeszcze? Seriali, bajek. Ale bajek jakich? Dla dzieci. Ale bajek filmowanych, prawda? Albo jeszcze takie słowo, jeszcze do czego oprócz filmu? Do teatru. Jasne, do teatru, do przedstawień teatralnych, a na przykład do słuchowisk radiowych? Nie, czasami, ale tak. Tak, chyba, ponieważ jeżeli mamy teatr radiowy, też ten scenariusz musi powstać. I co w takim scenariuszu powinno być, Olivia? Rolę. Czyli to, co mówią aktorzy, świetnie. A teraz, jeżeli wyobraź sobie, że jestem aktorką, wchodzę tutaj na scenę, biorę na przykład wodę, nalewam sobie do szklanki, czy powinno być to napisane w scenariuszu, czy nie? Tak. Tak. A jeżeli na ekranie jest pościg samochodowy, czy też, czy nie? Powinno. Oczywiście. Brawa dla Oliwii. Pakunek był leciutki i płaski. Wieczorem chłopiec wsunął go pod poduszkę i zamknął oczy. Przy prawej stronie schodu biegła wygodna poręcz. Na szczycie chłopiec dosiadł jej okrakiem i zjechał. Jak po najszybszej zjeżdżalni świata wprost do objęcia mamy. Mój kochany syneczek, krzyknęła mama, wzięła go za rękę i poszli do domu. Koniec.